Siema ludzie, o zdupka z tej strony. Słuchajcie, teraz czytam komentarze po mojej grze. I duża część ludzi dalej mnie wyzywa. Czyli dalej nie skumali gry. Chciałem wam pokazać jeszcze raz, że nawet możecie to sprawdzić, że mój kanał wcześniej, przed fejmem, był po to, żeby ludziom pozytywnie głowę ustawiać. Zwisało mnie, ile tych ludzi jest. Ważne było, że ludzie słuchali i wyciągali z tego odpowiednie wnioski. Jak poszedłem do fejmu i zobaczyłem, jak oni tam, można powiedzieć, manipulują ludźmi. Czyli inni są poza kamerami, a inni na żywo, przed kamerą. Inaczej, przed kamerą mają twarz, a za kamerami... Chodzi o to, że mają dwie strony medalu. W momencie, kiedy kazano mi wypierdalać, ja miałem swoją grupę Bad Boys, ale już postanowiłem mnie tańczyć. Wymyśliłem taki plan, że dokładnie to wymyślił mój kumpel właśnie z Rosji, który mówi, dawaj sobie zagramy w gierkę z ludźmi. Sprawdzimy ich, jacy są, czy są jak chorągiewka, że wieją jak wiatr, czy będą ok, na przykład do ciebie, sprawdzić, to jest ok. I ktoś powie, że to frajerstwo. Przecież tego się nauczyłem od ludzi z YouTube'a. To oni robią jakieś dramy, to oni docierają do młodych ludzi, czyli mogą ludziom zainstalować w głowie fajny sport, czyli pokazać MMA, że to nie jest mordobicie, tylko to jest naprawdę, można powiedzieć, ciężka praca, żeby osiągnąć sukces i być w tym naprawdę kozakiem. Pokazywać inne sporty, na przykład Wojtek Gola crossowe, pokazywać fajne auta, pokazywać fajne pasje, a nie wciskać ludziom jakiś na przykład atak. Na mnie to mam wyrąbane, ale na przykład na olejnika. Ja już sam nie wiem, czy to było naprawdę, czy to było nie naprawdę, czy to było grane, czy to nie było grane. Z dupy też już się pogubił. O to chodzi, że to trzeba pokazać ludziom, że hejt może zabić każdego. Już dajcie spokój Wojtkowi Goli i chłopakom, bo to po prostu była gra. Jeżeli ktoś dalej nie kupa, kupa dokładnie. Jeżeli ktoś dalej nie kuma, to kupa. To kupę ma w głowie, no bo kurwa mać. Poważnie lepiej zrobić ze mnie pierdolniętego, niż skumać, że się dało wkręcić w prank stulecia. I kto to jest głupi? Ja czy ty? Ty czy ja? To jest głupi. Ja czy ty?